Szanowni Państwo, do 1026 podpisanie programu współpracy między rządem Moskwy, Federacja Rosyjska i Gminą Miejską Kraków Rzeczpospolita Polska, lata 2013-2015. Kto z Państwa? Bardzo proszę. Pani Darwisa Pazurowska. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Premierze, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Projekt dotyczy podpisania programu współpracy między rządem Moskwy i Gminą Miejską Kraków na lata 2013-2015. Projekt ten uzyskał pozytywną opinię Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta Kraków. Ten dokument jest już trzecim formalnym dokumentem regulującym współpracę Krakowa i Moskwy. Natomiast pierwsze kontakty zostały zainicjowane już w 1997 roku i zainicjowała je właśnie Rada Miasta Krakowa podpisaniem deklaracji o współpracy z Moskiewską Gminą. Od tego czasu udało się zrealizować wiele wspólnych projektów, m.in. mamy bezpośrednie połączenia między Krakowem i Moskwą. Podpisane zostały porozumienia branżowe pomiędzy krakowską i sołtysą handlową i jej odpowiednikiem Moskwy, podobnie jak z Izbą Turystyki, krakowską i moskiewską. Odbyły się wzajemne prezentacje obu miast. Zanim wzorcową należy oczywiście uznać współpracę Rady Miasta Krakowa i Gminy Moskiewskiej. Ten nowy dokument, właśnie procedowany, jest najbardziej kompleksowym dokumentem, który do tej pory był przygotowywany. Został skonsultowany ze stroną moskiewską, uwzględnia aktualne wyzwania, priorytety i zadania stojące przed obydwoma partnerami. Uwzględnia takie obszary jak wspieranie rozwoju transportu miejskiego oraz infrastruktury drogowo-transportowej, wspieranie rozwoju biznesu i handlu, ochrona wykorzystania i popularyzacja obiektów dziedzictwa kulturowego, turystyka i organizacja turystyki hotelowej, kultura, kultura fizyczna, sport i edukacja. Podpisanie umowy tego programu planowane jest w Moskwie w przyszłym roku. Trwają uzgodnienia ze stroną moskiewską co do terminu tego wniosku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak zostało powiedziane, jest opinia pozytywna kultura mini. Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków. Czy są opinie innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu nie ma. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? To 1026. Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawy na dzień 11 grudnia. Godzina 15, ostateczny termin zgłoszenia poprawy na dzień 13 grudnia, godzina 15.